Witam serdecznie. Dziś przedostatnia partia z turnieju w Stavanger, którą pokażę białymi Tari, czarnymi Karjakin. Karjakin. No, lecimy. Karjakin, jak widzimy, nie gra żadnych sycylijskich, tylko ćwiczy hiszpański. Tu proponuję wariant Rio de Janeiro, zwany berlińskim. Tu przechodzimy do takiego wariantu jakby Cordela. Tutaj można powiedzieć, że Magnus Carlsen tak grał. W meczu o Mistrzostwo Świata tę partię można znaleźć. A tu młody Tary ćwiczy goniec G5. Goniec E7. Jak widzimy, radykalnie rozwiązuje problem związania. W ogóle się nie przyjmuje. Roszatka. D6. Trudno powiedzieć, że to jest obrona berlińska. No jest to taka. Najlepiej było być ortodoksyjna. Stoimy jak w sztajnicu. D4. No i to taki ruch. Uciekł spod związania. Tam mógł wybić, zagrać goniec D7, grać na nacisk pionka D4. Goniec bije C6. Biały nie osiągnął przewagi debiutowej H6. I tu powinien zbić. Powinien zbić. I miałby tam mały ekwiwalent. Pogonie C3, ED4. Skoczek D4. Jak widzimy, czarne mają gońce 2. I kryją pole D5 w centrum. Mogą śmiało patrzeć w przyszłość. Pogoniec D7, piona trzeba obronić. Pion kryje pole B5 i nie ma sensu go pchać. H3. A teraz, kiedy goniec kontroluje pole B5, można go pchać. Przy gońcu przeciwnika czarnopolowym stawiamy pion na czarnych polach, bo przeszkadzają obu gońcom. Gdyby stały na białych, przeszkadzałyby naszym. Poza tym mają czarne w zanadrzu posunięcie C6. Nacisk na piona E4. Zwiększamy nacisk na piona E4. Chcemy gońca schować na F8 i go chowamy. I pion E4 atakowany jest trzykroć. A teraz czterykroć. Taka prosta gra. Uczył tego Aaron Nimcowicz. Teraz biały miał szansę utrzymać pozycję bliską równej, gdyby postawił skoczka na D5, ale zdecydował się na kombinacyjne skoczek F5. I partia rozstrzyga się natychmiast. Hetman E5. Teraz po hetman G3. Biały miałby dużą przewagę po skoczek G3. Też sporą. Natomiast na partii nastąpiło skoczek D5, które już przegrywa. To posunięcie już przegrywa. Białe zagrały z nadzieją na skoczek E4, skoczek C7, hetman B2. Natomiast tu spotyka ich niespodziewana niespodzianka. A mianowicie nie biją czarne piona E4, jak się zanosiło, tylko biją tego na D5. A teraz pod bojem jest punkt F5 i punkt B2. Obu nie można obronić. Mało tego, koniś musi iść na pasywną pozycję. Idzie na pasywną pozycję. Hetman napadł na dwa pionki, więc weźmy jeszcze jednego. Wziął. Tu można było grać wieża B1, ale Tari rozpoczyna kombinację. Goniec B5. Wieża E4 odbijała atak, zostawiała piona więcej.
Ruch hetmanem na f5 też jest dobry. Podciągamy figurę w stronę naszego króla, żeby uprościć pozycję. No wieża zajmuje otwartą linię. Koniec g3, próba wygrania hetmana, oczywiście nieudana, to taki żarcik. Wieża w f1, w ucho i hetman g6. Wygraną gwarantuje pion c5 w końcówce. Ten goniec wyjdzie. Och, jak ten goniec wyjdzie, jak wyjdzie do gry. Stąd redukcja. Trzeba zbić, nie można bić. I hetman b4. Znowu nie ma czasu na bicie pionka a7, bo hetman niespodziewanie dla całego świata zaatakował gońca. Jak hetman zaatakował gońca, trzeba go obronić. Znowu próba wymiany hetmana. Hetman ucieka po wymianie hetmanów. Z parą gońców lekko wygrywa. No teraz też jest pozycja wygrana, ale dopóki są hetmany, białe liczą na cud. Bardzo odpowiedzialna decyzja. Ale skuteczna. No hetman e4 troszkę ratowało. Natomiast po skoczek e4 trudno jest zatrzymać piona c. Och, jak trudno. Hetman f4, c2, szalony wolny pionek. I teraz będą grały przeciwko dwóm słabościom. Jedna słabość tu, druga słabość tu, czyli konieczność walki z wolnym pionem i konieczność obrony króla. Klasyczna zasada szachowa, walka przeciwko tym słabościom. O, próba dania szaszka na f7. Kontroluje pola f7 i h7. Pan Szachutek. Król g1 oczywiście nie pomagało, po król g1 bronimy piona. I wygrywamy dla odmiany pionkiem a. g3 przyspiesza egzekucję. To oczywiście należało grać goniec f5. Hetman f5 dobry, a hetman c7, no niestety. No niestety. Teraz należy troszeczkę kontrolne posunięcie się zbliża. Goniec e7 odrzucało skoczka na pasywną pozycję. Goniec b5. Tu chcę te białe pola wykorzystać, bo jak się przyjrzymy, te pola są białe. Są kiepściuteńko bronione. G4. Pan Szachutek. I zamiana przewag. Król ogołocony. I przechodzą czarne do ataku. Goniec D3. A pion wolny na linii D dalej jest. Hetman B3 nie pomagał, jak podawali niektórzy komentatorzy. Wziął ważnego piona. I znowu jest pion więcej i dwa idą. Król G3. No chce się schować. A5. Już mu zostało 4 kroczki. F5. No to tu nie możemy pozwolić, żeby szalał. Gdzie idzie goniec? Samo związanie. Bronimy punkt F7, bo hetman ze skoczkiem zaatakowali. Zaatakowały, można powiedzieć. I pion idzie. 3 kroczki mu zostały. F6. Można nie reagować, można G6. H4. No próba otwarcia, próba zdjęcia piona. Jak zbije, to na H7 mata ma. No to widać. Wszyscy widzą tego mata na H7. Ale po hetman D3
Nie można wymieniać hetmanów. Król nie zdąży. No nie zdąży. Hetman E8, A3. Zostały mu dwa różki. A teraz można zbić na H5. Punkt F7 obroniony. Goniec E6. Przesłona na skoczek E6 nastąpi najpierw tu, a potem tu. Więc nie może. Król F2. Pan Szachutek. No i dwukrotnie atakowany koniś. Jak go bronić? Można zagrać na mata. I czy będzie mat, czy nie? Będzie. Ale jednakowoż hetman nanosi na koniec podwójne uderzenie. Doskonała, czyściutka partia Karjakina. Doskonała. Dziękuję za uwagę.